Wraz z początkiem stycznia Towarzystwo Ewangelickie imienia księdza Franciszka Michejdy oraz Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprosiło społeczność szkolną i przyjaciół na koncert pod tytułem Dzieci śpiewają kolędy. To muzyczno-świąteczne spotkanie odbyło się w Cieszyńskim Teatrze, a wykonawcami koncertu były chóry dziecięce i młodzieżowe parafii ewangelicko-augsburskich. Jak co roku od 30 lat z pandemiczną przerwą spotykamy się na kolędowaniu. Koncert organizują szkoła podstawowa, przedszkole, a dzisiaj Liceum Towarzystwa Ewangelickiego, czyli krótko mówiąc Towarzystwo Ewangelickie. Na scenę zapraszamy chórki dziecięce działające przy parafiach ewangelickich diecezji cieszyńskiej. No i dzieciaczki zaśpiewają kolędy, co w wykonaniu dzieci zawsze jest bardzo wdzięczne i bardzo sympatyczne. Na widowni, mam nadzieję, zasiądą dziadkowie, rodzice, którzy chętnie swoje pociechy zobaczą na scenie Cieszyńskiego Teatru. A dodatkowo organizujemy loterię fantową, z której dochód przeznaczamy na potrzeby naszych placówek. No i rada rodziców, dobrze zaopatrzony bufet, kanapki, ciasta, to w przerwie dla widowni. Od tylu lat to chyba tego wydarzenia już by nie mogło zabraknąć. Przyjęło się i rzeczywiście jest to taki element, który wrósł na stałe w nasz krajobraz, no tym bardziej, że w tym roku obchodziliśmy 30 lat, więc gdyby nie pandemia, byłby to 30 koncert. To już takie chyba też kolejne pokolenia, które biorą udział w tym kolędowaniu. Dokładnie, ponieważ ci, którzy jeszcze kilka lat temu byli wykonawcami, to dzisiaj dyrygują albo zasiadają na widowni jako rodzice swoich pociech. A w programie tam pojawiają się jakieś nowości? Szczerze nie. On w zasadzie w niezmienionej formie od tych 30 lat. Zmieniają się wykonawcy, no więc właśnie w mniej lub bardziej okrojone składy, ale forma jest niezmieniona. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.